Cześć, siema. Tym razem zapraszam Cię na wideo reakcję. Biorę na tapet utwór Mata Pato Inteligencja. Na ustach wszystkich mówi się o nim w telewizji, w internecie, wszędzie. Numer jeden, jeżeli chodzi o popularność na polskim YouTubie w tej chwili. No to sprawdźmy, co to za muza. No, wiem na pewno, że rap, no ale przekonajmy się. No to lecimy z koksem. Mój ziomo w pierwszej elo zjarał Amsterdam 1 września, po to by nauczycielka myślała, że tak już ten ma z natury. No i do matury mówił jej, że to alergia. Mój ziomo miał piersiówek, którą uzupełniał. W termosie trzymał wódę i ściemniał profesorom, że to herba. Dom szkoła w Złotówie, dom szkoła w Uberkach. Mój ziomo z mym ziomem za pieniądze starych na białych tych szkołach pykali w pokerka. Mój ziomo coś wygrał, mój ziomo coś przegrał. Mój ziomo z mym ziomem walili wiaderka na 15, no i 20. I wiosna za budą, a zimą, gdy zimno na dworze, to kitrali się po łazienkach. Mój ziomo miał Supreme, mój ziomo miał Babe'a. Mój ziomo na uro dostał te kluczyki od Merca, a na czarno ukryt sprzątały mu penthouse. Mój ziomo chciał wypłatę starego przećpać. Nie pykło, bo była tak wielka, że dużo prędzej by tu kopnął w kalendarz. Mój ziom się powiesił w Sylwestra, a ciągle pamiętam, jak kradliśmy te taszki z Kerfa i jakie piliśmy na hejna o 8:20. I tak najebani na przerwach, bez przerwy, o! I tak najebani na przerwach, bez przerwy, i tak najebani na lekcjach, my to Pato Inteligencja. Czy już wszystko wiadomo? Jakie zjawisko jest to opisywane? Pato Inteligencja! Pato Inteligencja! Pato Inteligencja! My to! Pato Inteligencja! Pato Inteligencja! My to! Mój ziomo walił herę, słuchając Kasika, centralny menele. Rodzice i szpital, ojciec był maklerem, mama ma lojerem i grube portfele, co chudły wraz z nim na odwykach. Mój ziomo znajomej podawał kutasa w kiblu dla inwalidów w złotych tarasach. Mój ziomo w prywatnym gimnazjum koleżance z ławki spłodził dzieciaka, a rok wcześniej na przyrce cała nasza klasa śmiała się z pipki, jajowodów, plemników, pochwy i siusiaka. Ha, ha. Mój ziomo walił te dopy, mój ziomo nie umiał się uczyć bez koki i skończył jak miał tu 13 tych wiosen i kurwa nie powiem, czy życie, czy nosy. Mój ziomo podpierdalał ksany od mamy z szafki z lekami, nie dali mu stypendium, no bo go złapali jak na to naćpany po jednym z ofowych festiwali. Mój ziomo miał zawsze ten czerwony pasek i zawsze miał czerwone gały. Mój ziomo z mym ziomem koleżankę z klasy na wyjeździe szkolnym w dwa baty jebali. Mój ziom na odwagę pierdolną 3 piwka w pubie w Londynie przed interwiu na Kingsa. Mój ziomo się dostał na Oxford, a całe liceum raz pigwa, raz wiśnia, raz czysta. Mój ziomo w Toyocie Corolli woził tu te parę baseboli i kryształ i kazał mi zmienić w tym tekście markę swego auta, żeby przed starymi tu nie było przypsa. Mój ziomo bandyta, mój ziomo zoofil, mój ziomo artysta, mój ziomo pedofil, mój ziomo nekrofil, mój ziomo intelektualista. My to Pato Inteligencja! My to! 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 My to Pato Inteligencja. Katolickie przedszkola, strzeżone osiedla, kurator angielski, gegra, kurator, dealerka dla sportu, nie po to by przetrwać. Szkoła korty, dodatkowe zajęcia, korki, butelki i jelki na zdjęciach. Arnaś perełka w plenerkach, rzucamy chujami i nie jemy mięsa. Dobrze wychowani, wciągana jest kreska w bawełnianych sweterkach, o. My to Pato Inteligencja. My to Pato Inteligencja. Wakacje pod palmą albo na językowych kempach. Opener w Sopocie i jemka w apartamentach. Czy nakrycie co święta, łosoś, jazzowa kolenda, srebrna choinka, podłoga w prezentach. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już kurwa tak dość tego ciepła i piękna. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła. A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta. I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta. I pierdolę mamę i tatę za te rododendrony, jacuzzi, trzy piętra. Zacząłem tu robić te rapy, bo miałem już dość tego piękna i ciepła. A nigdy nie chciałem być biały i zawsze tu chciałem być gangsta. I zawsze tu chciałem być z bloków i zawsze tu chciałem być z getta. I pierdolę mamę i tatę za to, że oddaliby mi nerki, wątroby i serca. Cóż, no mocne to jest, mocne to jest. Słuchajcie, nie wiem, jakie autor miał intencje, czy naprawdę chciał pokazać prawdę o tych elitach, że tak powiem, o tej młodzieży z dobrych szkół, z dobrych domów i tak dalej, i tak dalej. Abstrahując od tego, bo nie wiem, czy to pod publiczkę, czy to faktycznie po to, żeby pokazać jakiś problem, no ale jest to mocne.
daje do myślenia, jest to mega szczere i pokazuje problem. Pokazuje problem. Nie jestem przekonany, czy jest to problem tylko współczesny, czy kiedyś tam nie było podobnie, że też były, powiedzmy, elitarne lica z uczniami z dobrych domów, gdzie też się działy różne rzeczy. Więc może zjawisko nie jest nowe, ale to, że zostało przedstawione, oceniam dość pozytywnie, choć zjawisko nie jest pozytywne, ale może to coś dobrego przyniesie. Wolę, żeby taki kawałek był numerem jeden na polskim YouTubie, niż jakieś nawijanie o roznegliżowanych kobietach, nie wiem, trawce i tak dalej, ale w tym kontekście, że warto to robić, że dobrze to robić, że dobrze sobie po prostu poimprezować. Tu trochę inne spojrzenie i spoko. Trochę zrobiłem research przed oglądnięciem teledysku. Mata to właśnie jest chłopak, powiedzmy, z dobrego domu, jego ojciec to prawnik i wykładowca bodaj na Uniwersytecie Warszawskim. Zresztą on chyba nawija w kawałku, że strzeżono osiedla i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe spojrzenie właśnie ludzi z takiego środowiska. A tylko powiem na koniec, że Mata to kojarzy mi się z piłkarzem hiszpańskim, Juanem Matą. No cóż, jeżeli podobał Ci się ten film, jeżeli podobała Ci się ta reakcja, zostaw po sobie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję kanału KTP Records. Już niebawem kolejne filmy. Zostańcie z nami. Pozdro.